najszczęśliwsi ludzie w Łęcznej, oczywiście Tomek Smerdel i oczywiście papasz tam z Łęcznej, Bolesław Arendarz. Tomku, moje gratulacje. No dziękuję bardzo, no mi się na pewno dobrze. No ogólnie jestem bardzo zadowolony z walki, z całych mistrzostw. Z czym miałeś największe problemy, jeżeli chodzi o sam przebieg pojedynku? No nie wiem, pojedynek przebiegał po mojej myśli, po mojej trenera myśli, taki był plan i zrealizowaliśmy go. No myślę, że problemów nie miałem, wszystko wykonywałem dobrze. Mówi dobrze o tym. Panie trenerze, a co ma do powiedzenia? Czekałem na tego mistrza, pracowałem długo, chciałem wreszcie wychować, żeby wreszcie był ten mistrz tej Łęcznej, bo od dłuższego czasu no niestety nie pokazałem. Medale żeśmy łapali, ale nie było tego punktu tego najwyższego, tego co chciałem. Wreszcie się doczekaliśmy. Nie wiem, ale czy głosi się częściej, czy? Nie, za chrypkę mam taką, nie? Malutka kontuzja głosowych, tak? No przy okazji chciałem tutaj łęczyńskiej energetyce naszej gratulować, sponsorom tutaj z głównym naszym, że no dzięki, co by nie było, tych pieniążków, którzy nam dają, rośnie nasza drużyna, ta sekcja. Można realizować, tak. Można zamierzenia. Tak jest. I myślimy, a mistrzostwo Tomka pomoże. No oczywiście. No i czekaliśmy na to właśnie. No, prezes Osiak również widzę, cieszy, prawda, się z drugiego mistrza w okręgu. No, jak widać, tak już powiedziałem w pierwszej wersji, że cieszę się bardzo, no bo mówię, sukces niepowtarzalny, także trenerzy zrobili swoją robotę jako trenerzy fizyczną, ja organizacyjną i tak jakoś wyszło, że mamy dwóch mistrzów, czego w życiu jeszcze nie było. Na ziemi lubelskiej. Na ziemi lubelskiej. Tak. Z Lublina, to jest wielki sukces. No czyżby, prawda, ta ziemia lubelska to no, twoja ja, druga ja przynosz, tak, przyniosłem to z ziemi dolnośląskiej. Dokładnie. Ze Świdnicy Zierżoniowa i te sukcesy idą mi w Łęcznej. No to fajnie, ja naprawdę jeszcze raz gratuluję Tomku, tobie przede wszystkim, bo to twój trud. No ale również i trenerowi, i prezesowi również. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego jeszcze dziękuję raz. Dziękuję bardzo. Będę jeszcze wyższy. Dokładnie. Waga 60 kg. Śledziłeś tutaj na pewno pod moją nieobecność. Tak. Znaczy się ja powiem tak, jest to jedyna kategoria, gdzie cała czwórka rozstawionych jest za burtą, nie? Dwóch nowych, dwóch świeżych. Aczkolwiek Adam jest wcale nie jest taki nowy, bo od kilku lat się dobija w kadetach do kadry. I nie słuchaj, pokonał Duszyńskiego w półfinale z Kumoszewskim, wygrał Kumoszewski, Olejarczyka wyeliminował, Adamiec wyeliminował Żarnacha, który się wydawało był tutaj był 100% faworytem, mało tego pokonał 10-8, 19-10 Milewicza Patryka, zeszłorocznego mistrza Polski. Nie? Jeden i drugi jest to finał niespodzianek. No, ale tutaj należy zauważyć, no wprost wymarzone warunki fizyczne, obydwaj wysocy. Tak. I wydawało się, że rekordzista jest na pewno Adamiec, a tutaj zobacz jak świetnie prezentuje się również Kułak, jeżeli chodzi o warunki fizyczne. I ta jego odwrotna pozycja jest tak niewygodna tutaj dla wszystkich zawodników, że paraliżuje wręcz. No bo sama niewygodna pozycja nie robi wyniku bokserskiego. Nie, ale pomaga na pewno. Pokonał czołówkę Polski. Tak. Nie przez to, że ma warunki wysokie. On po prostu Umie boksować. Są to niuanse, które tworzą całość, jak najbardziej tutaj słusznie i mieć coś, ale jeszcze trzeba umieć to. Umieć z tego skorzystać, nie?
ale Kułak to też nie jest całkowity nowicjusz na ringu, bo Kułak ma 48 pojedynków, także to nie jest jakiś dobity. Nie, na pewno znaczących nie jest to przypadek. Wielki, no, jakichś znaczących sukcesów, ale kiedyś te sukcesy muszą nadchodzić, nie? Kiedyś zawodnik się musi przełamać i po prostu robić swoje dokładnie i tutaj mamy tego przykład. Tak. Teraz piękny, prawy, prosty. Piękny, prawy, prosty Adamca wszedł. Kułak jakby zasnął. Obydwaj tutaj nie ryzykują jakimiś takimi, prawda, ułańskimi szarżami. Każdy skupiony, przyczajony i... Każda akcja po prostu przemyślana i tutaj... Jest to dwóch zawodników, którzy boksuje wybitnie prostymi ciosami. Nie wdają się w żadne bijatyki. Czasami... Żadne ryzyka takie powiedzmy, które by im mogły zaszkodzić. To taka prawda. Może nie w tym przypadku, bo obydwoje mają naprawdę świetne warunki i są wysocy. Ale tutaj... Nie ma w tej naszej młodzieży nie ma tej takiej złości sportowej, tej agresji. Za wszelką cenę chcę pokazać, chcę udowodnić, że to ja. A tu jest takie oszukiwanie się. Nie chcesz powiedzieć, że tak, żeby tyle i wystarczy, nic więcej. No i to mnie martwi, bo naprawdę mamy kilku super chłopaków, wydawałoby się. Ale gdzieś tam ta ostrożność, nie wiem, z czego się to bierze, że ci nasi zawodnicy chyba podchodzą, świat się zawali, jak ja przegram walkę. A w trudnych sytuacjach trzeba podjąć ryzyko, nie? A i tu nie widać tego ryzyka, tej bojowości, nie? I tutaj myślę, też ma duży wpływ, powiedzmy, sprawa zatrudnienia psychologa i te rzeczy, czy... Ja to bym był ostrożny. Czy wystarczy jako psycholog trener Raubo? Bo na pewno... Jak ja jestem zły na coś... To nie psycholog nie musi pobudzać, żeby... Nie, jak ja czegoś chcę, to za mną psycholog nie chodzi, żeby mi pomagać. Nie, to nie jest tak, że na całym świecie nie ma trenerów, tylko są psychologowie i od psychologów robi się wynik. Psycholog do ringu nie wchodzi. Psycholog do ringu nie wchodzi. Ja nie mówię, że jest psycholog niepotrzebny, ale znowu całą winę obarczać tym, że brakiem psychologów, to nie ma najmniejszego sensu, bo to jest nieporozumienie. Zawodnik sam musi chcieć wygrać, zawodnik sam musi chcieć pokazać, że jest najlepszy. I sam zawodnik musi być zły. Psycholog jest bardziej do uspokojenia, a nie pobudzenia. No tutaj Kułak. W tym starciu decyduje się na te naprawdę takie agresywne akcje. Tutaj mieliśmy przed chwileczką sytuację w czerwonym narożniku, gdzie kilka razy bardzo ładnie trafił Adamca. Szyboskiemu mam gdzieś zawiesić, dzwonię, żeby mnie zapomnieć.
Nie, on tu się kręci, ja ci go pokażę. Taki wysoki chłopak, krótko obcięte włosy ma. Wiesz, widziałeś, on się tu... Koniec finałowej walki w kategorii 60 kg. Widać wielkie zadowolenie Daniela Adamca. 3 remisie, 10-10, małymi punktami zwycięża.